Ewa śpiewa sobie tam. Tam sobie Ewka śpiewa, że za oknem deszcz, a ona coś tam robi, nie wiadomo co. Jedziemy po żurawinę znowu, bo nam się skończyła. Dobrze, no muszę dojść do samochodu. Do Lipowca jedziemy, wiecie? Jest taka miejscowość, tam jest taka pani, ona sobie zbiera żurawinkę i sobie tam dorabia w ten sposób, że sobie uzbiera i sprzedaje. I my ją właśnie jedziemy kupić znowu, bo już kiedyś byliśmy. Takie fajne tutaj mamy klimaciki, moi drodzy. A tutaj jest takie fajne osiedle, zobaczcie. No, może teraz nie widać. No widać, ale tak może w tej kamerze tak nie oddaje. Takie fajne osiedle. Tutaj jest, ja tutaj przywoziłem kiedyś materiały budowlane. I to ktoś sobie wykupił działki pewnie miał i sobie zrobił sobie takie. A tutaj jedziemy tutaj na taką wieś zabitą dechami, wam powiem. To nie jest wieś zabita dechami. No to jest, wiesz, to nie jest miasto. A wiesz o tym, że ty źle pojechałeś? Nie, dobrze pojechałem, to ty nie wiesz, gdzie jechać? No ty nie wiesz, gdzie jechać. Patrz, Ewka nie wie, gdzie jechać, a ja wiem, że dobrze jadę. To ty nie wiesz, gdzie jechać jednak. Przyznaj się teraz. Ja o dobrze jedziemy, się pomyliło. Byłem tam tylko raz. Ale ja mam fotograficzną pamięć. Tak, moi drodzy. Tak. Takie, moi drodzy, tutaj są klimaty, lasy. Mi się podoba. Ostatnio jak wracałem, to gość miał właśnie w takich polach postawiony dom i ogrodzony. W zasadzie to nie było ogrodzenie, bo to było takie, kurczę, takie żywopłoty, czy takie właśnie drzewa, jak tutaj miał przy drodze. Nie, ale tak czasami było widać. Tam taka równa trawka, że można było w ten zagrać piłkę nożną. Tak, tylko że jeden minus, nie? Że za każdym razem trzeba wsiąść w samochód i jechać, pełen bagażnik zakupów zrobić, no bo inaczej nie. Coś ci braknie, jakieś mleko czy coś, to weź, co zrobisz? Nic nie zrobisz. Kiedyś to jeszcze były sklepiki w takich domach, nie? Tak, w takich na wioseczkach były, a no. Teraz to tam nie wiem, nie w każdym. A teraz to właśnie, nie w każdej wiosce są. Nie utrzyma się, jak duża wioska, to się utrzyma sklep, ale jak mała. Jak mała, to... Może być ciężko, nie? To bardzo ciężko być. Ludzie z reguły do pracy dojeżdżają do miasta, to i zakupy sobie przywiozą, nie? Otóż to. Jedynie kupują pewnie to, co się zapomni. Słuchajcie, mamy big problem. Sławomir tam poszedł, bo tutaj jest zakaz wjazdu. Mamy 100 metrów do tej pani, a oni tutaj robią drogę i Bóg wie jeden, gdzie tutaj dojechać, by trzeba tak nadkładać drogi. Nie postawią tego wcześniej, tylko 100 metrów przed robotami, na takiej jednej, jedynej dróżce, nie ma tutaj innej, żeby gdzieś w lewo odbić czy w prawo. I oni sobie robią. I teraz my tu wjechaliśmy, ja mówię, no jak ludzie do domu mają dojechać? I tak spojrzałam na mapę, no to tam trzeba nadrobić aż 15 km. Praca Sławomir, jak widzicie. Coś ustalił. Ciekawe, co ustalił. Pewnie nic, znając życie. Będziemy musieli wycofać i jechać. Moi drodzy, droga jest, kurde, zamknięta. Tam robią coś. Nie wiem, trzeba będzie chyba na obkoło gdzieś jechać. Ale wiecie, to trzeba cofnąć? A to jest tu, za tym zakręcie. No tam gdzieś, a to trzeba, czy to stamtąd się dojedzie, to ja nie wiem. No tam są takie dwie drogi, ale coś tu trzeba nadkładać, dość sporo. Zobaczymy. Trzeba wycofać. No, klimaty iście z horroru, ja zawsze lubiłem takie klimaty, wiecie? Tak, jest. Tak się jedzie na spokojnie, Ewka tu wyznaczyła drogę, bo tam jest objazd, tam w ogóle zamknęli drogę, w połowie postawili ten, tutaj zobaczcie, jaka droga jest. Tu jest... Tego się bałam właśnie, że to jest taka droga. No. Taka. To tutaj? Nie, dalej. Nie, dalej. Dalej. No. Taka droga i nie wiem, jaka jest dalej. Jak to jest taka? Mamy terenówę, to pójdziemy jak po lodzie. W tej i we w te, bo przecież nie przejedziesz. W tej i we w te, no właśnie. Kurde. To są właśnie klimaty tego wiejskiego uroku. Skręt w lewo jest możliwy, ale tam już jedziesz i nagle wyrasta ci znak zakaz ruchu. I panowie mówią, że się nie przejedzie, bo robią asfalt. No dobra, zobaczymy, jak tutaj będzie, bo tutaj gdzieś w lewo jest. Mi ciekawie, kto robi, widzę coraz bardziej. Osobówką to jak...
Nie no, ludzie muszą dojeżdżać, więc zakładam, że jakaś tam droga jest. Samochodem ciężarowym się wjeżdżało w podobne czasami. Nawet te... Nawet figurka przy drodze stoi, no, więc nie ma tragedii. I to samochodem ciężarowym to jest, wiecie, trochę lekki stresik, bo nie wiadomo co tam. Tym to tam zawsze się zawróci albo coś. Jak widzę jakiś duży samochód na środku, to mi już mrozi. No, duży samochód stoi na środku. Ciekawe, co będzie. To jest śmieciarka? Nie, to jest... Dźwig? Będą rozładowywać go. O Boże, ja pieprzę. Ja bym się tutaj pisikała ze strachu. Tutaj, moi drodzy, kładem trzeba jeździć. 4x4 zaraz nam się tu uruchomi. Fajnie. Lepsza droga, bo tutaj nie ma kamieni, tylko jest taka ta... Nie buksuje, tak? No. Nie buksuje. Kolejna droga. Super. Czy półtorej kilometra, to nie wiem. Czy my damy radę? Ja ci mówię, że byłem w paru takich sytuacjach, że po takim lesie się jechało. Wiadomo, ale droga jest coraz gorsza. Tirem się jechało. Ale tylko 1,5 kilometra do wioski. Wiecie, co to jest tir? Bo niektórzy to nie wiedzą. Niektórzy udają, że nie wiedzą, co to jest tir. Mówią, że to jest samochód ciężarowy, się powinno mówić. Kierowca zawodowy, a mówi tir. No a co? Wszyscy wiedzą, o co chodzi, nie? Widzisz, jak ktoś tu sobie fajnie mieszka? Biały domek. Te stodoły trochę tam są brudne. Mały biały domek. W prawo teraz? Ja. Nie, tu idzie. No, widzisz, jak spoko. Renią byśmy tu chyba raczej nie przejechali, bo tu jest, takie są wysokie te. Renia jest, no, tu ludzie jeżdżą. Renia jest niższa, ale Renia nasza była niższa na podwoziu i mogłaby byśmy tutaj... Miska olejowa zostać. Miska mogłaby zostać, no. No. Tak to jest. Żeby ani jedna nie uciekła, bo to jest jednak ciężka ta... Ładne są, no. Dojrzałe są, no. Żeby znaleźć coś, to trzeba na dno piekła. Czyli wykopywać, tak. No, no. I tutaj też jest, aha, 6, 5 i tu 6. Dobra. Gitara. Dwa wiadra, moi drodzy. 200. 18 zł za litr. Ewka mówi, ile ty to mówisz, że na targu kosztuje? 26, 28. A to jest też, koło, ale to jest też zbierana przez ludzi, czy... A co, właśnie za duża. Mówią, aha, że leśna, ale taka większa od mojego paznokcia. To jest leśna? No, no właśnie, to kurczę. Ona jest bardziej ogrodowa, mi się podejrzane wydaje. To jest, dobra, wracamy. Ja wolę tu przyjechać, bo tu mam pewność, nie? Tak, wracamy przez te chaszcze, moi drodzy. Teraz robimy ogrodową z Biedronki. Zobacz, jaka jest duża w porównaniu z tej... z tym, co my mamy. Znalazłem kampera, na którego nas stać. W Biedronce jest, tak niedaleko nas. A my myśleliśmy, że to jest dużo pieniędzy. No nie właśnie. Możemy sobie kupić. A tu proszę bardzo. A tu proszę bardzo, możemy. Możemy sobie kupić. Już jesteśmy w domu. Wszystko porobione, zakupy. Dzisiaj będziemy mieli zupkę tajską. Ale teraz muszę, kurczę, tutaj wyjąć tą szufladę. I ten kran, kurde, zrobić, bo to jest zakręcone i coś tam trzeba zobaczyć, gdzie cieknie. No i zrobić porządek. Ewka mi życzy, żeby było git, mówi. A ja wam pokażę, o co chodzi tutaj, kurczę. Zaraz wam pokażę, tutaj jest szufladka, ta stąd. Zaraz wam pokażę, co tu się dzieje. Tutaj wchodzi szufladka i kurczę, mi się wydaje, wiecie. Mi się wydaje, postawię to tak, czy nie? Nie postawię. Mi się wydaje, że... Ten kranik po prawej, tutaj, o, tutaj, i ten wężyk, ja te wężyki tak, kurczę, pozwijałem, bo one są troszkę przydługawe i one gdzieś tu odstawały i tą szufladkę, jak się odsuwa, dosuwa, to wiecie, to się z czasem poluzował, właśnie poluzowały te śrubki, szczególnie ta po prawej, ta po lewej tylko odkręciłem i izolacją przejechałem i na razie myślę, że będzie git. Zobaczymy do wieczora, jak będzie git, to wsuwamy szufladkę i będzie git. Tutaj już będzie się pomału robiło... Tajskie żarcie. Oj kurczę, czosnek, sam czosnek ty. No bo to jest czosnek i cebula. No, tajskie żarcie, tak. Tajską zupkę czasami robimy, bo jest naprawdę przepyszna. Jest na kanale Gotuj z Ewą. Polecam sobie zrobić, jak komuś nie będzie smakować, to... Nie będę takiej osoby. To właśnie też mi się wydaje, że nie może, niemożliwe jest, żeby nie smakowało. Bo jest bardzo dobre. Tylko widzicie, musi być makaron. My dzisiaj dostaliśmy akurat taki makaron. Ryżowy z tym. Ten ryżowy, tak. Z czym on jest? Bo ten jest zwykły, nie? Ten nie, jest... on nie jest zwykły. On jest z czymś. Z algami. Tak? Dobrze mi się wydaje. Z dodatkiem algi. Z dodatkiem algi, ale ten może być. Ale tego jeszcze nie mieliśmy. A ten jest z chili. On prawdopodobnie będzie zupa ostrzejsza po tym. Ale ten nie mieliśmy. Mieliśmy taki zwykły, tylko bez alg. Nie, ale to pewnie smaku nie zmieni. Także... Algi to nie zmieniają smaku.
No. Ostrością, to mogę troszeczkę tam zmienić. No tak, ona i tak jest ostra. Bo jedliśmy też ze zwykłym makaronem. Może nie takim, ale takim zwykłym. Jest niedobry, także nie polecam jeść ze zwykłym makaronem. Musi być ryżowy. To musi po prostu smakować. I saw the city passing by my window. Was in the crowd, but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me. Pamiętacie, moi drodzy? Teraz znowu gumy turbo są na czasie. Kiedyś, nie są. Kiedyś się zbierało takie gumy. A teraz Wam jeszcze pokażę. Te woreczki idą po takim właśnie słoiczku i do zamrażarki i Ewka sobie będzie po jednej wyciągać i do tego. I robić, bo nie ma sensu wszystkiego robić. Nie, najlepiej jest tyle, bo nie będę Wam tłumaczył dlaczego. Ale tak jest. A tak wygląda zupka, a zobaczcie, Finka już tutaj, tam, tu, to nie jest dla piesków, by cię spaliło, bo to jest bardzo ostre, to jest pyszna. Tak wygląda makaron, moi drodzy, mięsko i zupka jest bardzo, bardzo, bardzo dobra, jak zwykle, nie? Polecam sobie zrobić, naprawdę. Mała aktualizacja, moi drodzy, tutaj jest lekki burdel, że tak powiem, albo powiem bałagan. Bo tutaj jest, kurczę, tu mi gdzieś prawdopodobnie leci, stąd musiałem to odkręcić. Kranu oczywiście w sklepach nie ma, przez internet trzeba było kupić, jeżeli się chce taki sam jak ten. A my chyba chcemy, bo żeśmy kupili przez internet, dopiero będzie za dwa dni. To jest, kable kupiłem, znaczy te przewody, węże, znaczy, ale nie będę podłączał do tego, bo tutaj ta śruba jest... Mam nadzieję, że ono będzie w zestawie też, kurczę. Bo jak nie, to będę musiał tą założyć starą, a ona jest nie za bardzo, ta jest odłamana. No dobrze, tak czy inaczej, trzeba będzie poczekać dwa dni, aż to przyjdzie. A tak a propos jeszcze, te przewody stare, one są dłuższe o jakieś 10 cm od tych, ale wystarczające będą te nowe, bo one są za długie i mogą tam... Gdzie Wam wcześniej pokazywałem właśnie problemy stwarzać. Więc założymy, kupiłem specjalnie te krótkie, bo te długie też mogłem, ale one są za długie, a krótkie będą lepsze. Siemanko, moi drodzy, ja ostatnio Wam pokazywałem, że olej piję, ale nie widzieliście, może myślicie, że ja... Co? Nie, to coś jest. No bo tutaj chyba, oj kurde, już myślałem, że tak nie. Już coś nie tak. Dobrze, o czym ja mówiłem? Aha, bo chciałem Wam pokazać, że to jednak nie są gołe słowa, co mówiłem, że piję, tylko to są jednak słowa poważnego człowieka. Męża, ojca, a nie jakiegoś tam nie wiadomo kogo. Chłystka. Tak, jakiegoś tam chłystka. Więc moi drodzy, tak, lejemy olej, jest taki niedobry, bo to jest pestek dyni, oj kurwa, polało mi się, kapie mi. Sławomir, rozpędziłeś się. Za dużo. Dobrze, ucha. Chciałem Wam pokazać, jak ładnie piję, to Wam pokazałem. Trochę się wylało, ale to nic. Wymyślili ręczniki papierowe. No. Ręczniki papierowe to jest super. Moja teściowa wczoraj tutaj przyszła się pochwalić wynikami, wiecie? To normalnie ma lepsze ode mnie. No niestety. Więc ja powiedziałem, to ja też takie chcę mieć. Ale ona, wiecie, ziółka, oleje, jakieś te... Zakwasy buraczane. No ja też to sam piję, ale...
ona na przykład nie je tak jak ja, nie? No ja niestety jestem młody, potrzebuję dużo jedzenia. A starsi ludzie, to oni tak nie potrzebują jedzenia dużo, no. Jednego mamy z wczoraj tego, Ewka. Faworka drożdżowego. Faworka drożdżowego z wczoraj mamy jednego. To zjemy. I do tego chleb z żurawiną. Tak, mamy tyle żurawiny, że ostatnio chyba widzieliście nawet. No, chcę wam to powiedzieć, bo normalnie nie wytrzymam. Nie śmiej się ze mnie. Jak zamierzasz się ze mnie śmiać, to mówię ci, że nie możesz. Nie, nie będę się śmiał. Tu jest barszcz, który zaraz będziemy pić, ale tak. Zakwas z góry. No to barszcz. Wczoraj jadę z Ewą i ona mówi, ona by tak nie mogła tutaj, bo tam jak ktoś tam szedł, rozumiecie, biegał po tym. Po obwodnicy, nie? Ona by tak nie mogła, mówi, bo tutaj jest las, ona by się bała. A ja mówię, no, by się mogła bać, bo wiecie, 2 lata temu wyszedł nam taki łoś, rozumiecie, wielki, stanął na drodze, tam to była chyba 7 rano, nie? I Ewa się go przestraszyła, nie? I mówię, pewnie ten łoś, mówię, teraz czeka i się czai, aż pojedziesz, żeby znowu cię zaatakować, mówię. No, ale strasznie wielki. Ja telefonu nie wziąłem, żeby nagrać, a Ewa tak nagrała, że tak, tak się tu kręciło wszystko, tak. A nie, widać cię, tu jest. Ja jestem bardzo miły. Chodź, ja widzę. Chodź, pokaż się widzą, tak wygląda Ewka. A on jest niemiły dla mnie. Ja jestem miły, dobrze, to robimy to. Mąż pi. Końcówka. Ślepka. Porządnych ludzi widzicie, jest wódka w lodówce w tych butelkach, a u nas jest zakwas. No ja nie wiem, co to jest. Ty jesteś nieporządny. Ja jestem nieporządny chyba, właśnie. Nieporządny. Tak, i to sobie wyłykniemy zaraz i będzie fajnie. A daj mi mój olej. No już. Ewa pije taki, już wam pokazywała ostatnio, czy dopiero wam pokażę, jeszcze nie wiem. Jak pije? Nie, że, a czy to nie było to, bo ty tu różne rzeczy pokazujesz, ale ja wiem, czy to to. Nie, ten olej już mam chwilę, no widzisz. Aha, no właśnie. I dla dociekliwych tak, rano zdrowo, a wieczorem golonka, tak jak to niektórzy w komentarzach piszą. Nie będziemy mieli golonki. No nie będziemy mieli golonki, ale to jest taka przenośnia. To nie będzie golonki, będzie coś innego będzie. Ale coś na pewno będzie. To nie można, wiecie, moja teściowa o to. Ona sobie może jakiś olej wypić rano, jakieś ziółka później, po południu sobie może zjeść, coś tam ugotuje, może jakąś zdrową zupkę sobie zje, wieczorem sobie znowu ziółka wypije, to ona tak może. Ja niestety jeszcze muszę inne rzeczy jeść, oprócz takich ziółek. No, opowiadałam ci, jak ostatnio poszłam do mamy. Nie. A tata pije zioła. A no, ja mówię, a co ty robisz? Pijesz zioła? On mówi tam, idź, nie? Ale pijesz zioła? On zawsze się z mojej mamy śmiał, będziesz 100 lat żyć, zioła pije, to... A ja mówię, i pijesz zioła? Tak się śmiałeś z ziół. Matka mi kocha, że mam polipa na nerce. No. To widzicie. Całe życie się śmiał z teściowej, że zioła pije. No 3 szklanki na dzień przewiela. No, troszkę ciemno, no. Ale tutaj mamy takie śniadanko. To jest moja kawka, to jest Ewci kawka. Bo moja jest z mleczkiem. Oczywiście. A tak nie do końca. Z żurawinką nie do końca, bo ja nie do końca robię, wiesz? Mhm. Ja taki już mam styl. Rozumiem. No i tak sobie tutaj będziemy siedzieć. Taki styl masz. Tak. Fajnie. Nie? No. I dzisiaj przyszłam, a ten koc leżał na podłodze tak właśnie wyciorany, że już mnie nerwy wzięły i wrzuciłam go tak, po czym ona wyszła i się tak w niego zakopała, że do niej nie mogła odkopać. Ona wcześniej tutaj, kurczę, ten... Szczekała po tym, jej nie widać, ale kot się ruszy, czasami się ruszył i ten... Ale co ten piesek non-stop? Lwy podobno 20 godzin na dobę śpią, to co taki piesek? No. Ona to ma aktywności tam do 20 na dobę śpią lwy. Patrz, jak ucieka. Ucieka? Nie. Dawaj, chodź tutaj. Chodź tu, pokaż się widzom. Pokaż się tutaj moim widzom. Nie, jak twoi widzowie chcą mnie zobaczyć, to zapraszam na mój kanał na YouTubie. A, słyszeliście? Idźcie na jej kanał na YouTubie, bo ona się nie chce pokazywać wam tutaj. Donia. 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 Ci
cicho. Piesek się zakopuje, zobaczcie. No patrz, on się zakopywał, a ty musiałaś smoknąć. No, może ciągle się zakopywać. Ona jest taka luźna. Do spania. Szybciutko do spania. No, już tam będzie patrzeć, co tam się dzieje na dworze. Stoi już, widzisz? Piesek to tak. Nie lubisz tej blachy? Nie bardzo. Dobra, jest blacha. Nie w tej pieczesz, to może zrób taką, co lubisz. Dobra, tutaj. A będzie dobra? No tak, to sam będzie. Aha, no. Bo może tamta jest niższa, czy coś? Tamta jest w ogóle inna, jest większa, ale też jej sernik jest niższy, no bo wiesz. Aha, no to już wiecie, będzie sernik. Sernik znowu, tak, znowu, bo wam powiem, że to sernik to jest bardzo dobre ciasto, wbrew pozorom. Szczególnie z tego sprzętu, nie? Bo tak normalnie to też, no przecież nie trzeba mieć tego sprzętu, żeby zrobić sernik, ale my akurat mamy, więc jedziemy na tym i nam bardzo smakuje. Mi szczególnie, jak ja sobie biorę, wiecie, jadę w trasę na przykład, nie? No. To ten sernik sobie biorę i mam do kawki. Nie muszę nic wcześniej tam się zatrzymywać, wymyślać, tylko sobie ukroję kawałeczek. Kawusia mam super. A Donia, widzicie, się wymiksowała, bo ona teraz ma naukę, to ona się tam uczy różnych rzeczy o kosmetykach. O kosmetologii. Kosmetolog. Tak, będzie kosmetologiem. No, a my tutaj, a i Ewcia przez nią, bo Donia zawsze mi piecze, nie? Ale mówi, że teraz nie ma czasu. Jutro z kolei jedzie na wykłady. Jutro mają praktyczne zajęcia, wiesz? Aha. Wykłady mają na Teamsie zawsze. No. A praktyczne zajęcia mają zjazd, tak? Muszą jechać. Aha, nie? no i to tak, widzicie, jest, no. A few moments later. Tutaj jest to ciasto, nie? Ale tutaj Igor już się, kurczę, byliśmy jeszcze chwilę po telefon i tutaj Igor się już zaczął, widzicie, zaczął to ciasto, bo już nie wytrzymał. Teraz trzeba go przykryć i niech ono ostygnie trochę, bo jest jednak trochę ciepłe. No i to wszystko, a zaraz się bierzemy za gotowanie czegoś na kanał Gotuj z Ewą. Bo tam chyba jest na sobotę jeden filmik i później musi być jeszcze na następną sobotę, żebyście mieli co oglądać. No i tak wam powiem, moi drodzy.